Stadion przy Łazienkowskiej w Warszawie wypełniony do ostatniego miejsca, ale okazja jest wyjątkowa. Legia rozpoczyna obchody roku Kazimierza Dejny. Na boisku mistrzowie Polski podejmują Krakowie i od samego początku pasy chcą popsuć święto w stolicy. Były piłkarz Legii Janusz gol do Mateusza Wdowiaka, górą Radosław Majecki. To jest seria To Był Mecz. Tym razem przypominamy starcie z 22 kolejki sezonu 2018-2019. Piłkarze Ricardo Sapinto szybko odpowiadają. Sebastian Szymański znakomicie w polu karnym wykłada piłkę do Salvadora Agry. Świetnie broni Michal Peskowicz. Patrząc na powtórki tej akcji, przypominam, że Legia do tego spotkania przystąpiła po 3 kolejnych zwycięstwach, ale Krakowia wygrała aż 5 ostatnich meczów. Kolejna akcja gospodarzy, dobranie w pole karne, Peskowicz z drobnymi problemami, ale jest na posterunku. Legia gra bez podsuniętego od składu przez Sapinto Michała Kucharczyka. Trener Michał Probierzczy nie może skorzystać z kontuzjowanego, a będącego w świetnej formie Marcina Budzińskiego. Za niego w podstawowej 11 gra Javi Hernandez i to właśnie do niego podaje Wdowiak i mamy pierwszego gola. Hiszpan daje Krakowi prowadzenie. Popatrzmy raz jeszcze na świetną akcję pasów i znakomite wykończenie Javiego. Zanim skończy się pierwsza połowa, piłkarze Legii znów tracą piłkę w środku pola. Znowu akcja lewą stroną. Michal Siplak wymienia podanie z Ayramem Cabrerą. Dogranie w 16 i Javi Hernandez po raz drugi. Dwa ciężkie ciosy zadane przez piłkarzy Krakowi tuż przed końcem pierwszej połowy i goście na prowadzeniu 2-0. A Javi Hernandez, który miał w tym meczu nie grać, strzela 2 gole. Zdenerwowany szkoleniowiec Legii na drugą połowę do boju posyła Carlitosa, ale to Krakowia atakuje. Wdowiak sam na sam z bramkarzem, będzie trzeci gol. Nie, piłkarz pasów jest faulowany w polu karnym. Po analizie VAR piłka ustawiona na 11 metrze. Podchodzi do niej Cabrera. Cabrera czy Majecki? Cabrera w słupek! Nie ma bramki. Majecki uradowany. Czy to będzie impuls do ataku? Jeśli tak, to jedynie ataku Williama Remiego na nogi rywala. Sędzia Piotr Wlasyk pokazuje Francuzowi żółtą kartkę, a że to jego drugi żółty kartonik, arbiter sięga po czerwoną kartkę. Remi, chociaż chyba czuje się niewinny, musi zejść z boiska, a sędzia idzie jeszcze obejrzeć powtórki wideo. Po weryfikacji VAR żółta kartka zostaje cofnięta. Ale nie, nie, panie Remi, na boisko pan nie wróci. Za nadepnięcie przeciwnika karą nie jest druga żółta, a od razu czerwona kartka. Po lekkim zamieszaniu gospodarze muszą ostatnie 13 minut grać w dziesiątkę. Paradoksalnie osłabiona Legia gra lepiej i stwarza sobie kilka niezłych okazji. Sposobu na Peskowicza nie jest jednak w stanie znaleźć. Najbliżej zdobycia bramki kontaktowej jest Artur Jędrzejczyk. Najpierw uderza głową tuż nad poprzeczką, a już w doliczonym czasie gry trafia w poprzeczkę. Krakowia wygrywa 6 mecz z rzędu i jest to jej pierwsze zwycięstwo z Legią w Warszawie od 68 lat. Sezon 2018-2019 pasy kończą na 4. pozycji w Ekstraklasie. Legia przegrywa mistrzostwo z Piastem.